Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć taki temat z jednej strony dość częsty wbrew pozorom, z drugiej strony dość nieczęsty wbrew pozorom. Dotyczyć on będzie filosemityzmu i antysemityzmu. Czyli pytanie zasadnicze brzmi, dlaczego naród żydowski wzbudza aż tyle emocji? Tak, pozytywnych lub negatywnych właśnie, zależy u kogo, tak. No właśnie, można powiedzieć, że Żydzi na początku są po prostu jednym z grup etnicznych, które gdzieś egzystują w ramach Cesarstwa Rzymskiego, prawda? I na początku nie budzą specjalnych emocji. Trochę dziwi to, że nie chodzą do łaźni, bo to Rzymianie odnotowali, mając Sofioła na punkcie czystości, prawda? Że Żydzi nie chodzą do łaźni i że upierają się przy tym, żeby był tylko jeden Bóg, żeby nie uznają bogów rzymskich albo innych importowanych z kolei z całego terenu cesarstwa. No tak, tak, ale w Cesarstwie Rzymskim miałeś też, no raczej nie było wtedy antysemityzmu. Ale z drugiej strony no, były te fanatyczne walki w Izraelu ówczesnym, prawda? Na tych ówczesnych terenach, które są dzisiaj izraelskie. No, było to, że w pewnym momencie Żydzi wyrżnęli część zhelenizowanej ludności. To prawda. I był krwawy odwet, zginęło pół miliona ludzi. Było ukrzyżowanych, zmasakrowanych, więc no dwie wielkie rzezie. Ta rzymska była rzecz większa, ale była odpowiedzią na też bardzo gwałtowne, drastyczne działania, no więc to już mogło wzbudzać pewną niechęć, ale raczej nie wynikał z tego antysemityzm. No później mieliśmy chrześcijaństwo. To była po prostu raczej wojna, po prostu przyczyny innego typu niż po prostu niechęć. Chyba na samym początku raczej z tej drugiej strony. Później było chrześcijaństwo. W pewnym momencie chrześcijanie ukuli mit Żydów zabójców Jezusa, tak? Czyli zabójców Boga, który zresztą zyskał swoje odzwierciedlenie w Biblii jako prawdopodobnie jakaś tam któraś warstwa dopisków, prawda, że Żydzi sami na siebie ściągają klątwę. Tak, to prawda. No i zapoczątkowało to no, trwające niemal do dzisiaj prześladowania w świecie chrześcijańskim Żydów. Tak, no tak, niechęci przede wszystkim do Żydów, chociaż są pewne czasem także impulsy prożydowskie. Tak, to ale znaczy, no w historii było ich zdecydowanie mniej. Mniej, tak, to prawda, było mniej. I ja tak się właśnie nie skupiając się może na tym czasie chrześcijańskim, który był taki właściwie jednoznacznie niechętny Żydom, co nie oznacza, że zawsze ich tam straszliwie prześladowano, ale raczej niechętnym wytyczano im inne dzielnice, prawda, wiadomo jak to wyglądało. Znaczy no, zabito mnóstwo, także można tak, powiedzieć, tak, że bardzo prześladowano, co nie znaczy oczywiście, że nie zdarzały się przyjaźnie. Cały czas, tak. Żydzi nie pełnili czasem ważnych funkcji, chociaż jeszcze ważniejsze pełnili w świecie muzułmańskim, gdzie też była ta niechęć. Jakby to się zdarzało cały czas, to po prostu by ich nie było, natomiast czasem się zdarzało, że Żydzi sami budowali sobie oddzielną dzielnicę, jak to było w Wenecji, a czasem im ją wyznaczano, jak w Rzymie. Stąd to dzisiaj są kłótnie, czy getta były próbą ich gettoizacji, czy też ich własną, dobrowolną gettoizacją. Więc sprawa jest bardzo skomplikowana. Natomiast przechodząc do czasów nowożytnych, właśnie żeby nie skupiać się na chrześcijańskim antyjudaizmie, bo tak to właściwie to była niechęć do religii, do konkurencyjnej religii bardziej. Nie, to był bardziej antysemityzm, nie zgodzę się z tobą, bo na przykład polowano na czystą krew inkwizycja hiszpańska. Ach, no tak, no tak. To był klasyczny antysemityzm już. Tak, to wtedy tak. Ale nie czuło się, że jesteś wyznania chrześcijańskiego, prześladowano cię za sam fakt żydowskiego pochodzenia, tak? To prawda, że nawet jeśli nominalnie ktoś przyjął chrześcijaństwo, na przykład niektórzy wybitni Portugalczycy i Hiszpanie mieli kłopoty jeszcze długo po zmianie wiary, bo uważano, że być może zachowują starą wiarę, być może. No i ta sprawa krwi też. No, czasami Hiszpanii to zabijano. Ta mania limpieza del sangre, tak. Czyli wystarczyło rzucić na kogoś oskarżenie, że nie je wieprzowego mięsa. Tylko że taka sytuacja w średniowieczu niestety była częsta także w innych sprawach, nie? W procesach o czary i tak dalej. Więc przechodząc do takich czasów troszkę bardziej światłych. Zauważane jest na przykład to, że w Niemczech pojawiła się dosyć duża grupa oświeceniowych filozofów, którzy byli Żydom bardzo przychylni. Na przykład taką osobą był na przykład Gottfried Ephraim Lessing, który napisał bardzo filosemicką, można powiedzieć, rzadko używane w Polsce słowo filosemicką, czyli przychylną Żydom książkę pod tytułem Nathan der Weise, czyli Nathan Mędrzec, gdzie
Żydzi w czasach krucjat są tam przedstawieni jako najbardziej racjonalni, najbardziej sympatyczni pośród tych trzech walczących tam tych religii abrahamowych, czyli islamu, chrześcijaństwa, judaizmu. Gottfried Ephraim Lessing był bliskim przyjacielem Mozesa Mendelssohna, również ciekawego myśliciela żydowskiego epoki oświecenia, choć dosyć konserwatywnego, trzeba zaznaczyć, bo nie należy utożsamiać Żydów z myślą radykalnie lewicową, jak to się bardzo często robi. Bardzo często żydowscy autorzy byli raczej konserwatywni. Tak było w przypadku Mozesa Mendelssohna, to Lessing był od niego bardziej liberalny dużo. Ale fakt, że oni się przyjaźnili, fakt, że Żydzi mieli swój udział w filozoficznym świecie tych Niemiec oświecenia, miał dosyć doniosłe znaczenie. Natomiast we Francji na przykład, gdzie nikt tak wybitny nie egzystował, później pokutowało to, nikt tak wybitny nie dał sobie znać w okresie oświecenia, a pochodzenia żydowskiego jednocześnie, co też pokazuje, że oświecenie było takim raczej nurtem omijającym tą kwestię, tak to wyglądało, zwłaszcza we Francji. Utarł się stereotyp właśnie Żyda obskuranta, Żyda bardzo konserwatywnego, Żyda brudasa, bo to tak też jest, no to człowieka niewierzącego w higienę, bo to o to tu chodzi, czyli dosłownie. I takie opinie o nich czasami wyrażali na przykład Voltaire, Diderot, takie rzeczy się zdarzały. Czyli nie można uznać, że to jest antysemityzm właściwie, bo to było coś w rodzaju raczej niechęci nie tylko do nich jako etnosu, nie tylko do nich jako do judaistów, znawców religii judaizmu, tylko jako do tego, że bardzo często reprezentują oni konserwatywne zachowania społeczne, co myślicielom oświecenia się nie mogło podobać, z racji, że oni mieli reformistyczne nastawienie. Później jeszcze jednym bardzo ciekawym zapętleniem właśnie takim nowożytnym wokół Żydów byłoby doświadczenie angielskie, gdzie, o ile dobrze pamiętam, w 1753 roku uchwalono pierwszą emancypację Żydów, Jewish Naturalization Act, który został rok później odwołany ze względów na protesty antyżydowskie. Po prostu bano się, wiele ludzi po prostu panicznie bało się, prawdopodobnie z przyczyn chrześcijańsko, tak, fanatyzujących, może radykalnych, tego, że Żydzi byliby zrównani w prawach z ogółem ludności brytyjskiej, ale jest to, czyli przed czymś takim, przed statusem Żydów, jakim cieszyli się oni właściwie tylko w Holandii wówczas, czyli totalną, całkowitą tolerancją. Nie było w ogóle znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy nie. I Żydzi dzielili się tam także na obskurantów i liberałów, tak jak to było wśród chrześcijan. Jeżeli chodzi o czasy XIX-wieczne, to bardzo ciekawym wątkiem jest poruszony przez, nie pamiętam w tej chwili autora, ale książki jego imienia, ale to jest autor książki Niemiecki świat Einsteina. To była bardzo interesująca książka, bardzo polecam. To była książka, w której można przeczytać o tym, że Żydzi byli niezwykle zyskali na tym, na tabu chrześcijańskim dotyczącym nauk biologicznych. Żydzi interesowali się biologią, psychologią, dlatego że one podlegały tabu chrześcijańskim. I w tych dziedzinach Żydzi znacznie bardziej nawet niż w fizyce, niż w prawie, niż w ekonomii, zaznaczyli bardzo wyraźnie swoją obecność. I tego rodzaju oczywiście obecność wzbudzała rozmaite zazdrości ich konkurentów i doprowadzała do rozmaitego typu uogólnień. Tak samo jak na przykład to, że Żydzi nie mieli szansy dostać się do konserwatywnych ugrupowań, gdzie często patrzono po prostu na pochodzenie, powodowało, że Żydzi zaczęli się kojarzyć z lewicą, albo z socjalizmem, albo z czymś antynarodowym, co zaskutkowało oczywiście hekatombą Żydów później. Ale jednocześnie nie należy zapominać, że na przykład w XIX-tecznej Wielkiej Brytanii głową torysów partii konserwatywnej zwalczającej liberalizm był Benjamin Disraeli. Tak samo bardzo wybitna postać. Bardzo wybitna postać, znaczy mi się ona wybitnie podoba jako liberałowi. Ja jestem tutaj sercem z Williamem Wortem Gladstone'em, jego największym oponentem, który zresztą, co ciekawe, był dużo bardziej religijny od Disraeliego.
ale był liberałem. I tutaj jest najlepszy dowód na to, że Żydzi wcale niekoniecznie muszą reprezentować znowu ten radykalizm lewicowy, czy też rewolucyjny, czy jakiś internacjonalny, ze względu, a takie rzeczy możemy przeczytać na przykład u pana Romana Dmowskiego na przykład, że Żydzi są za mało wtopieni w naród, żeby być patriotami. Są raczej internacjonalistami. No tak, no ale to jest oczywiste, że nie daliśmy się im wtopić w ten naród. Nie dano by się im wtopić. Się to no tak samo to oskarżenie o finanse, że jakaś tam część Żydów, mniejszościowa znacząco, no, zrobiła duże kariery jako bankierzy. Tak. Czy jako ludzie, którzy umieli po prostu operować finansami, tudzież kupcy. Ale no, po prostu często były zakazy dotyczące tego, co oni mogli robić. Tak, po prostu zabraniano im posiadać i handlować ziemią. Zabraniano posiadać tej ziemi na własność, bardzo długo się to utrzymywało. Historycy antysemityzmu, który miał jednak ogromny rozmiar, po prostu no, nie był zawsze na całym terytorium, dlatego ci Żydzi jakoś przetrwali, ale jakby byli związani z jednym europejskim krajem, to już by nie istnieli, bo z Anglii wszystkich wygnano, wybito albo wygnano w Hiszpanii, to po prostu... To oni we własnym dobrze pojętym interesie musieli się po prostu to chociaż trochę asekurować. No więc nie, oni musieli mieć ze sobą gotówkę jakieś pieniądze, tak, bo czasem mieli szansę uratować życie, ale musieli zostawić wszystko, co mieli, tak? Bo pogromy. Ale sam fakt posiadania pieniędzy, właśnie posiadanie tego, że nie mogę posiadać ziemi, już to wymuszało właściwie. No tak, ale też mobilność wymuszała też tak. Trudnym jakby dużym zagrożeniem miejsc zamieszkania, że tak powiem. Tak, mobilność jest tutaj dosyć ciekawym elementem, bo mówi się o tym, że dzisiejsza sympatia w kręgach liberalnych do Żydów bierze się między innymi stąd, że oni byli właśnie mobilni, tak jak dzisiaj społeczeństwa są mobilne. Czytałem kiedyś kilka ciekawych artykułów, w których było napisane to, że wszyscy jesteśmy trochę Żydami obecnie, że jesteśmy mobilni i to wymusza pewną sympatię. Natomiast jeśli chodzi o, oczywiście w kręgach ludzi postępowych, liberalnych, bo inaczej to raczej nie. To wręcz przeciwnie oczywiście, tak jak do mobilności typu gojowskiego, tak samo. Natomiast jeśli chodzi o antysemityzm, to są dwie teorie właściwie skąd on się bierze. Jedna teoria zakłada, tak właśnie jak trochę ten autor książki niemieckiej Świetensteina, że antysemityzm jednak ma jakieś podstawy polityczne, to znaczy na przykład wywodzi się stąd, że Żydzi zostali emancypowani pod koniec XIX wieku, nadano im nazwiska, prawda? Wcześniej oni byli tylko syn kogoś, tak? Nie było tego nazwiska klasycznego europejskiego. No i tam były też oczywiście przy tym przypadki korupcji, prawda? Jak urzędnicy mówili, zapłacisz mi, to byś miał ładne nazwisko, nie zapłacisz, to byś miał nazwisko. Ale ta teoria nie wymienia tego jako jedynego źródła, mam nadzieję. Nie. Ta teoria plus jeszcze pewne uzupełnienie, że Żydzi dominując w pewnych zawodach, spotkali się, nagle wypłynęli jako konkurencja. Do tej pory oni byli jakby w ramach ekonomii wewnętrznej, w ramach get. I oni wypłynęli jako konkurencję. To jest ta jedna z tych... Ale przecież antysemityzm był wcześniej. Właśnie o to chodzi, że jest teoria na przykład, którą zaproponował Glucksmann, francuski, zresztą żydowskiego pochodzenia autor, który powiedział, że nie jest wymagany właściwie nawet obecność Żydów, żeby zaistniał antysemityzm. On mówił, podawał przykład Japonii, że Japonia jest krajem, gdzie Żydzi nie są darzeni sympatią, ale czy rzeczywiście to jest dobry przykład, ja zacząłem się zastanawiać później, dlatego że na przykład Żydzi, Japończycy zasłyszeli wiele opinii o Żydach od Niemców, a Niemcy hitlerowskie połączyły ten dyskurs Żyda bankiera, kwiepijcy, prawda, w cudzysłowie, z Żydem socjalistą. Zabójcą Boga też, bo ten komponent religijny też był bardzo ważny. Tak, oczywiście. Moim zdaniem to jest najważniejszy komponent prześladowań, dużo starszy od zawiści ekonomicznej. Być może. Trzeba by, to jest sprawa oczywiście, tak, no Daniel Goldhagen uważa też tak, między innymi badacz antysemityzmu i zbrodni dokonanych na Żydach. Też jest, skłaniałby się do tego, co ty powiedziałeś. Czy to byłaby trzecia teoria? Święta wielkanocne były organizowane, tak, żeby pasje, czyli te pasje średniowieczne, gry. I ci źli, również diabeł, był przebrany za Żydów, bo wiadomo, że to Żydzi, w cudzysłowie wiadomo, no Biblia tak mówi, Nowy Testament, że oni chcieli ukrzyżowania, no więc to było oczywiste, to są Żydzi.
No jest udokumentowane, że bardzo często święta wielkanocne się kończyły pogromem żydowskim, czyli paleniem domów, grabieniem domów i zabijaniem ludzi, tylko paleniem ich na stosach. Najpierw procesją, żeby upokorzyć, a później tak. Także niestety. Komponent religijny to nie jest przypuszczenie, no to jest fakt. Nie, to jest natomiast, fakt. Można się co najwyżej zastanawiać, jaki procent antysemityzmu z tego wynika. Tak, natomiast, że wynika, to jasne. Do tego oczywiście dochodziły inne elementy zawiści. Tak. No, tutaj... Właśnie mi się przypomniało, jak nazywał się ten autor niemieckiego świata Einsteina, tego o tym zawodowej korzeni, zawodowo-ekonomicznych przyczynach. Fritz Stern się nazywa. Też autor żydowskiego pochodzenia. Czyli Fritz Stern przedstawił też taką bardzo ciekawą diagnozę, że gdyby nie antysemityzm, to Niemcy być może byłyby dzisiaj najbardziej dominującym naukowo i w ogóle najbardziej prężnym kulturowo rejonem w ogóle prawda, na świecie. No bo Niemcy się otwali właśnie w XIX wieku na Żydów, dzięki czemu oni się tam bardzo jakby zintegrowali, znaturalizowali się w dużej mierze. Fritz Stern też wspomina o tym właśnie, o czym ty powiedziałeś, że kościoły rzeczywiście wystąpiły bardzo wyraźnie przeciwko Żydom i to zarówno protestanckie, jak i katolickie niestety podsycały te niechęci. To już w tym czasie właśnie, kiedy oni wychodzą z gett, jest to bardzo wyraźne, więc on właściwie łączy te dwie przyczyny, ale tutaj... W obydwu tych kościołach antysemityzm był bardzo ważny. Ja nawet uważam, tak analizując dzieje prześladowań narodu żydowskiego, że antysemityzm jest jakby nieodzownym elementem religii chrześcijańskiej. Tak, to jest po prostu element konieczny. Czy papież Paweł IV, czy Luther, to jest mniej więcej ta sama terminologia, ta sama rozwiska. No Luther obok tego, co tworzył, obok tej reformy kościoła, buntu przeciwko odpustom, nadużyciom, które w jakimś sensie miał pewien pozytywny oczywiście wymiar. Nawet bardzo pozytywny. Tak. No był zajadłem antysemitą, często miał mnóstwo uprzedzeń. Nawiązywał do niego Hitler, który zresztą obchodził święta protestanckie. I do Pawła IV też. Z ogromną pompą. I do Pawła IV też nawiązywał, bardzo, bardzo chwalił obu. Więc Luther był jeden z najbardziej zajadłych i znanych antysemitów, który mówił, że nawet jeśli Żyd zmieni wiarę, nawet jeśli coś, to i tak go należy zabić, bo jest podstępny. Taki ostry, zajadły, bezwzględny antysemityzm. Żeby zachować troszeczkę proporcje, trzeba jednak przyznać, że luteranie w czasie II wojny światowej, o czym przypominał Daniel Goldhagen, zachowali się trochę lepiej, zwłaszcza duńscy, norwescy, no i także kalwini w Holandii. Znacznie lepiej się zachowali. Od katolików. Od katolików, chociaż już niemieccy, chlubnym wyjątkiem Dietricha Bonhoeffera. To raczej gorzej. To raczej, może nie gorzej, ale również źle. Tak, to niestety tak wyglądało. No. Także tutaj o tym wspominam, dlatego że tak naprawdę to od samych wiernych zależy od tego, jak się zachowają. No dobrze, ale przejdźmy do dzisiejszych czasów, bo obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mówić o sprawie tak oczywiście... Ale to ma wpływ nadal. W oczywisty sposób złej, strasznej, jak Holokaust. Więc, tak, staraliśmy się tego uniknąć. Zarysujmy Izrael dzisiaj. Więc dzisiaj, Żydzi nie żyją tylko w Izraelu. Połowa mniej więcej Żydów żyje w Izraelu, połowa w diasporze, tak? Z czego większość w Stanach. Tak. No i oczywiście Izrael jest powszechnie znienawidzony. Tutaj Andrzej Koraszewski, nasz zaprzyjaźniony publicysta, słusznie zauważa, że ludzie nie dostrzegają proporcji. Na przykład rezolucję ONZ-u przeciwko jakimś tam łamaniu praw człowieka. Ponad 100 bodaj, a w przypadku Iraku chyba 4 były. Tak, to jest śmieszne. W stosunku do Pakistanu też prawie nic nie ma, w ogóle nie wiem, czy chociaż jedna. Do Iranu też parę na krzyż. A mimo wszystko Żydzi starają się naprawdę minimalizować liczbę ofiar wśród tych ludności postronnej. Tak samo statut tego wygnania Palestyńczyków, jakiś wyjątkowy, prawda, który normalnie już dawno by uległ przedawnieniu. Prawdopodobnie, W większości innych wypadków. No należy jednak pamiętać, że w ONZ-cie państw reprezentujących w jakimś stopniu islam, radykalny lub nieradykalny, bo te różnice oczywiście są bardzo znaczne, także jest jednak 40, prawda? No tak, a Izrael jest jeden, faktem jest, że Europa nie uleczyła się do końca z antysemityzmu. Tylko, że Europa jest w tej sprawie niesłychanie podzielona. Jeżeli by spojrzeć na przykład na Holandię, to mamy kraj, który raczej jest proizraelski. Jeżeli spojrzeć na Francję, mamy już taki bardzo pół na pół. Jeżeli spojrzymy jeszcze na inne państwo, może to być jeszcze inaczej, prawda? No tak, ale przypomnijmy, że po części te państwa przyczyniły się do Holokaustu, zwłaszcza Francja, prawda? Bo Francja przez zaniedbanie, tak. Nie, ale Francuzi się przyczynili do Holokaustu. Może nie tyle Francja jako państwo, ale Francuzi oczywiście bardzo chętnie partycypowali w Holokauście. To jest pewne uproszczenie, jednak tu bym trochę bronił, dlatego że w czasie Vichy, bo to pewnie do tego pijesz,
wydawano czasem, wydawano po prostu tych obywateli niefrancuskich, których po prostu Hitler zechciał. Wśród nich było dużo Żydów. No bo po prostu oni skupili się tak bardzo na ratowaniu tylko Francuzów, że oddawali po prostu włącznie z Żydami. Ale, no, moim zdaniem to nie jest żadne usprawiedliwienie. Ale jednocześnie francuscy jeńcy wojenni na przykład, którzy byli w obozach niemieckich i byli Żydami, nie spotkały ich. Nie spotkali się. Tak samo amerykańscy, brytyjscy. Natomiast rosyjscy tak. Rosyjscy Żydzi w mundurach sowieckich to już jest zupełnie inna sprawa. Byli mordowani przez nazistów. Oczywiście jeszcze jest jedna taka kwestia dotycząca tego, że państwa zachodnie nie ratowały Żydów generalnie, utrudniały im ucieczkę do siebie z Niemiec hitlerowskich. Wynikało także z tego, że procedur, to też tym się interesował też Erich Maria Remarque już bardzo wyraźnie, właśnie też imigrant przecież, co prawda goj oczywiście, ale że właśnie nie było w ogóle takich procedur, żeby gdzieś przyjmować jakieś duże ilości uchodźców. O tym też warto pamiętać, jak się mówi o... Oczywiście to jest skandal, że nic z tym nie zrobiono, ale musiano by robić to bardzo na bieżąco. No na tak, ale zgodzisz się, że ten skandal jest pogłębiany przez tak jest negatywny stosunek do Izraela? Przez zakłamywanie historii i przez tę hipokryzję. Jeśli chodzi o Hitlerowy mitus, to tak powiem na koniec, że no, on oczywiście, że istnieje, ale często jest bardzo pustą postawą. Znaczy, kochamy Cepelię, nie kochamy prawdziwych Żydów, tak? Że Cepelia niech sobie będzie, jakaś tam, wiesz, tradycja, obyczaje, jakieś świeczniki, fajne sztuki. No w tym przoduje lewica, prawda, która też wskazuje na to, że wielu Żydów, lewicowców jest antyizraelskich, prawda, antysyjonistycznych, można tak powiedzieć. Tylko, że oni nie biorą pod uwagę dwóch prostych rzeczy. Po pierwsze, każdy naród, Polacy też, Francuzi, Anglicy, ma swoich członków, którzy nie cierpią. Jest mnóstwo Polaków, którzy nienawidzą Polski, mieszkają poza Polską i nigdy by do Polski nie wrócili. U Żydów to jest jeszcze tym bardziej nasilone, że przecież część Żydów nie zaakceptowała powstania Izraela. Tak. Bo dla niektórych odłamów religii żydowskiej, bo tam jest tysiące odłamów, prawie tyle co w chrześcijaństwie, tylko malutkich oczywiście, tak. Bo jest ich mniej, no to, że istnieje Izrael, jest herezją. No i z drugiej strony są na przykład Żydzi zasymilowani w krajach europejskich i innych, którzy z kolei nie utożsamiają się w ogóle z byciem Żydem. No tak, tak. No ja osobiście na koniec mogę powiedzieć, że ja staram się patrzeć na osoby jako na prywatne zasługi jednostki, nie? To co jakiego narodu ktoś się wywodzi. Oczywiście dla mnie nie ma żadnego narodu wybranego, oczywiście. Ale nie ma też żadnego narodu przeklętego, to też trzeba o tym pamiętać. I dla mnie pewien podziw dla Żydów z mojej strony wynika oczywiście za wielkie nazwiska, za Baruchę Spinozę, za Mozesa Mendelsona. Jego bratanka bodajże, Feliksa Mendelsona Bartoliego, który jest jednym z moich ulubionych kompozytorów w ogóle. Tak, więc myślę, że należy poglądać na osobę jako na jednostkę i kiedy się tak nie robi, to mamy do czynienia właśnie z postawami nieciekawymi. Oczywiście, no faktem jest, że Żydzi się odcinali od reszty, nie asymilowali się, ale też to nie było im wcale ułatwiane, bo oni czasami chcieli się zasymilować, no ale no, przykładem jest chociażby XVI-wieczna Hiszpania, gdzie i tak ich dalej prześladowano, prawda? A to było dosyć wcześnie. To prawda. Czyli nie mieli szans. No i Niemcy też są dobrym przykładem, że się zasymilowali. Tak, a i tak to ich nie uchroniło, niektórych z nich przynajmniej. Niektórych uchroniło, ale bardzo niewielkim stopniu. Czyli obraz takich zatwardziałych ludzi, którzy za wszelką cenę gardzą z innymi, nie chcą się asymilować, to jest też prawdopodobnie wytwór propagandy. Nieprawdziwy, bo po prostu przeszkadzano im w tym. To jest wytwór niestety antyżydowskiej propagandy wielu wieków. Tak jest. Także ja tutaj się też z tobą, Piotrze, zgadzam, że na każdego człowieka należy patrzeć niezależnie od jego... Na osobiste zasługi, tak. A nie na... Ale no zgodzimy się, że państwo Izrael z kolei zasługuje na istnienie i z pewnością tych rezolucji potępiających jest zdecydowanie za wiele na tle innych. Tak, znaczy oczywiście właściwie sam ten pomysł, że ktoś, że jedna osoba, że jedna strona nie uznaje w ogóle istnienia Izraela, a i tak siada do stołu rokowań, jest bardzo dziwna. Tak, no to jest teraz najnowszy punkt jakby zapalny. Ja się tutaj nie dziwię rządowi Izraela, że nie jest w stanie tego zaakceptować, zwłaszcza, że są zamachy, że giną ludzie. Dziękujemy Państwu bardzo. Pewnie będziemy jeszcze kontynuować ten temat, bo to jest to temat rzeka. Tak. Temat rzeka i wbrew pozorom interesujący również dla Polaków, chociaż u nas żyje raptem, nie wiem, kilka tysięcy Żydów tak naprawdę. Tak, niewiele. Ale no wciąż jakby no przejmujemy się ich kulturą, ich losami, czasem w zły sposób, będąc antysemitami, czasem w dobry sposób, starając się bronić ich interesów, tudzież będąc neutralnymi po prostu.
więc pewnie będziemy jeszcze wracać do tego tematu. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję.